Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studiu Słowa Bożego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj temat bardzo interesujący, nawet dosyć kontrowersyjny. Prawo Boże i prawo Chrystusowe. Razem ze mną dzisiaj w studium biorą udział Kasia, Waldemar, Stanisław, a ja jestem Janusz. Chciejmy na początek, jak zwykle to czynimy, poprosić Boga o jego prowadzenie. I dzisiaj, może inaczej niż zazwyczaj, odstąpiła Kasia swój przywilej modlitwy Waldemarowi. Poproszę Ciebie, Waldemarze. Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, dałeś nam również prawo. Prawo, które musi nas nauczyć miłości do Ciebie, ale też nauczyć żyć. Musi także dać nam obraz nas samych. I chcemy dobrze zrozumieć to Twoje prawo, Panie, aby wypełniając je w takim zakresie, jakim nam jest przypisane, abyśmy dostąpili zbawienia. Dziękujemy więc za Ducha Twojego Świętego, którego wierzymy, że poślesz tu do nas i że będzie on służył nam podczas tej dyskusji, ale także wszystkim, którzy słuchają naszego słowa, które będziemy wypowiadać i dyskutować, aby natchnął Duch Święty ich, by zaglądali do Słowa Bożego, do Pisma Świętego i również zechcieli wraz z nami poznać głębię prawa Bożego. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy i dziękujemy zarazem. Amen. Amen. Myślę, że nasze dzisiejsze rozważanie powinno nam dać odpowiedź bardzo istotną, przynajmniej na dwa aspekty. Czy jest różnica między prawem Bożym a prawem Chrystusowym i może które jest lepsze w takim razie? Bo chyba się ze mną zgodzicie, że wielu ludzi współcześnie żyjących uważa, że prawo Chrystusowe to coś innego i coś lepszego od prawa Bożego. Nawet studiując Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, można odnieść wrażenie, jakoby Bóg Starego Testamentu kierował się nieco innym prawem, że jest ono bardzo restrykcyjne, bardzo chłodne, zimne, wymagające. Natomiast czytając chociażby Ewangelię Jana, no to tam odkrywamy obraz miłości, miłosierdzia, litości, coś jakby innego. Ale chyba tak jednak nie jest. Tak, i myślę, że dzisiaj takim podstawowym tekstem, wokół którego będziemy nasze rozważania toczyli, to jest Jan 15:10, Ewangelia Jana 15:10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zatem podążając swoim śladem Twojego myślenia, Waldku, no w Starym Testamencie wydaje nam się coś takiego bardziej, prawda, zimnego, literalnego, jakby materialnego bardziej, kiedy Jezus nadaje temu duchowej wartości, duchowego znaczenia. Pomyślmy, jak to było. Jak Jezus postrzegał prawo i przestrzeganie przykazań Bożych? Spotykał się z różnymi sytuacjami i taką sytuację spotykamy, kiedy do niego podchodzi człowiek, człowiek bogaty, człowiek stosunkowo jeszcze młody. Zadaje mu pytanie, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby być zbawionym? No Chrystus mu odpowiedział, że jeśli mnie miłujecie, to będziecie praw Bożych przestrzegać, jeżeli Boga kochacie. A on odpowiedział, że wszystkich praw do tej pory przestrzegał. No i Chrystus odpowiedział mu na to, że jedna rzecz mu nie dostaje. Miał złe motywy przestrzegania tych praw. Tak, ale... Ja chciałbym jednak sprostować nieco, ponieważ Pan Jezus wymieniał pewne przykazania i nie wymienił wszystkich, wymienił jest tego, co pamiętam, 5. Chcesz być bardziej dokładny z tekstu, tak jest, prawda? Więc jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte przykazanie i 10 wymienione. Przepraszam, 9, natomiast niewymienione są pozostałe 5 przykazań. I kiedy zastanowimy się nad tym,
o czym są te przykazania, to zobaczymy pewną różnicę. Otóż tych przykazaniach, które Pan Jezus wymienił, to są przykazania, które w zasadzie dotyczą stosunków międzyludzkich. Natomiast pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i dziesiąte o pożądliwości są jakby zupełnie innej natury. I wówczas, kiedy to skojarzymy, to zobaczymy, na czym polega problem tego młodzieńca. Tamte przykazania on wszystkie wypełnia, ale czegoś mu nie dostaje. Czego? Ale ja bym chciał tu mimo wszystko uściślić. Może wróćmy w takim razie do tekstu. Jeżeli mamy już być tacy skrupulatni i wyliczać, które przykazania Jezus tu wyliczał. Okay. Spróbujmy do tego wrócić, prawda? Mateusz, 19 rozdział, od 18 tekstu. Kasiu? Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. No, Waldku, ty żeś tutaj ładnie je ponumerował wszystkie, prawda? A które przykazanie, jaki ma numer przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego? No tak, ale ważniejsze jest to miłuj Boga swego. Bardziej, zgoda. Prawda? Mamy dwa przykazania zgoda, główne. Ale Jezus nie mówi o miłości Boga, tu mówi wszystko o miłości bliźniego. Wszystkie przykazania podaje. To musimy jeszcze sobie coś bardzo ważnego powiedzieć. Przykładowo bierzemy państwo. Państwo też ma prawo i kieruje się określonym prawem. Otóż najważniejszym prawem jest konstytucja. Potem są ustawy rządowe. Potem dopiero są ustawy wojewódzkie, wreszcie jakieś miejskie czy gminne i tak dalej. Ale żadne z tych praw poniżej konstytucji nie mogą być sprzeczne z konstytucją. Jeżeli są dwa główne przykazania w Piśmie Świętym wymienione, a więc o Bogu, miłości Boga i miłości bliźniego, to są dwa główne przykazania, na podstawie których jest reszta tych przykazań. I jeżeli bierzemy dekalog, to widzimy, że są przykazania, które dotyczą spraw boskich i spraw międzyludzkich. Tak, no ale wyraźnie widzimy z tego, że Jezus tutaj odpowiedzi temu człowiekowi daje widocznie to, co mu było potrzebne. Wiemy, że Jezus bardzo potrafił wyczuć rozmówcę. Tak, on spełnia, prawda? Akurat te przykazania, które są ludzkie. I wiedział, że człowiek bogaty mógł czcić Boga ze swojej majątności, mógł chodzić do świątyni skrupulatnie i być w stosunku do Boga fair, ale nie zawsze mógł w stosunku do bliźnich być taki, jakby Jezus tego oczekiwał. I trafił tu pewnie w jego czuły punkt. Dlatego Jezus mu wypunktował wszystkie te przykazania, które mówią o stosunku do bliźniego. I jeszcze to podsumował tym wieńczącym przykazaniem miłuj bliźniego swego jak siebie samego, prawda? Chociaż to nie z dekalogu, ale wziął to również. Skąd to wziął, zaraz sobie powiemy. Ja myślę, że tutaj jest powiedziane, że on to wszystko spełnia i tutaj Pan Jezus nie prostuje tego, że on kłamie czy coś takiego. Wydaje mi się, że jednak w tym względzie rzeczywiście jest prawda powiedziana przez tego młodzieńca. A Pan Jezus daje mu receptę, to jest to. Tak. A przecież on zaraz daje sobie sprawę, że jeszcze nie wymienił Pan Jezus pozostałych przykazań. Tak, i wtedy zgoda. Dopiero mówimy o tym, co jemu nie dostaje, co on jeszcze powinien zrobić. I wtedy zwraca jasne. Uwagę na inne. Ale my tutaj nie chcemy roztrząsać akurat tego przypadku. Nam nie chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię tego człowieka, ale chodzi nam o to, żeby zrozumieć stosunek Jezusa do przykazań, prawda? W swojej wędrówce po ziemi i w swoich różnych sytuacjach, w rozmowach z ludźmi. Jak on postrzegał przykazania? A więc cytuje Jezus przykazania z dekalogu. Dokładnie. Młodzieniec chciał się dowiedzieć, jakie ma warunki spełnić do zbawienia. No więc Jezus mu mówi, przestrzegaj przykazań. Wymienił kilka, ale myślę, że miał na uwadze więcej przykazań. Tak, wszystkie, które od Boga są dane. Bo, dlaczego? Musimy tu wrócić do początku. Jeżeli wiemy o atrybutach Boga, że Bóg jest niezmienny, Jego prawo również jest niezmienne w takim bądź razie. Jeżeli Jezus nadaje jakieś prawo, czy mówi o prawie, przypuszczam, że jeżeli są jedno z Bogiem, nie mogą być to dwa różne prawa, tak? Myślę, że one odpowiadają tym prawom, które nadaje Bóg.
No więc cały czas chodzimy koło tego, żeby stwierdzić. Na koniec lekcji, myślę, wyciągniemy wnioski, czy są dwa różne sprawy, czy które jest lepsze i tak dalej, prawda? W tym momencie podkreślamy sobie w ogóle to, że są prawa i jaki był Jezusa do nich stosunek. Mamy następne od razu wydarzenie, żebyśmy się tylko na jednym nie skupili. Niedaleko, bo w Ewangelii również Mateusza, w 22 rozdziale, wiersze od 34 do 40, mamy znowu rozmowy Jezusa, już tym razem nie z jakimś człowiekiem, ale z nauczonymi, z faryzeuszami, którzy Jezusa chcieli złapać na czymś, prawda, gorszący może, albo na jakiejś błędnej nauce. Przeczytajcie może te teksty, dobrze? Waldku? Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Mm-hmm. A więc tu jest rewolucja Jezusowa. Takie wspaniałe przykazania, bo ci tam myśleli, że może wymieni, że najważniejsze przykazanie jest to, żeby nie nadużywać imienia Boga, a może żeby czcić sobotę. Każdy adwentysta by powiedział, że przestrzegać siódmego dnia to najważniejsze przykazanie, może, a może czcić ojca i matkę, powiedziałby współczesny człowiek, który nie chce oddać rodziców do domu opieki. Pan Jezus chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na motywy działania człowieka. W Izraelu było wiadomo, że wszyscy prawie uważali zbawienie z uczynków. Będzie przestrzegał przykazania, będzie zbawiony. Chrystus powiedział: nie, nie w tym się zasadza. Twoje uczynki mają być owocem miłości do Boga i do bliźniego. Mają wypływać z twojego serca, a nie z praworządności. I to jest istota sprawy. Tego właśnie oni zatracili w swoim rytuałach, przez te wszystkie zażerane baranki i tak dalej. Skupili się na tym, natomiast gdzieś zagubili tą miłość Bożą, która jest darem i której nie można nabyć w inny sposób, jak tylko przyjmując Boga. I tu bym chciał wrócić do tego na wstępie powiedzieli, co Waldek powiedział, że Stary Testament i Nowy Testament. Tutaj materia twarda, prawda, skostniała, taka szablonowa jakaś, prawda, tylko przykazanie twarde, a tu duch i miłość. I Jezus, i można było powiedzieć: o, właśnie macie to, proszę bardzo, Jezus daje takie wspaniałe przykazania. Nowe przykazania, prawda? Ale przeczytajmy w takim razie w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 5 tekst. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. O, a może w Kapłańskiej 19:18, czyli 3 Mojżeszowej. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Czyli nic nowego. To w tym Starym Testamencie takim literalnym, twardym. Waldku, gdzie twoja teoria? Jak się ty czytał ten Stary Testament? Ja czytałem tak jak wielu Żydów czytało i poznało, że tam jest aż około 600, ponad 600 praw. I skupili się na 600, może 10, a o tych dwóch najważniejszych zupełnie zapomnieli. O tym, które jest konstytucją wszystkich pozostałych. Prawda? I dopiero trzeba było, żeby Jezus przyszedł i to ludziom pokazał, prawda? I wtedy wszyscy zachwycają się: ach, jakie wspaniałe przykazania Boże. Jak to Jezus cudownie ujął, prawda? A dawno to mogli robić, dawno to powinni przestrzegać, dawno to powinni stosować. Mało tego, tutaj jest mowa o tym, że to prawo to jest wyrazem miłości nawet. Nie prawo, którego mam się bać. Prawo, które mnie straszy, przeraża mnie, prawda? Lecz zupełnie coś innego. To jest podstawowe prawo. Dekalog to jest dalszą częścią podporządkowaną temu prawu, czyli jest wyrazem Bożej miłości do nas. I dla nas też ma być wzajemnym wyrazem miłości. Więc jeżeli my będziemy te rzeczy przestrzegać, to będzie wyrazem miłości. Jeżeli ja nie okradnę nikogo, a już szczególnie ciebie, Janusz, no to przecież będziesz mnie kochał, nie? No pewnie.
A no, powiedzmy, że będziemy się tolerować. No. Przynajmniej. Tak. Ale skoro Jezus cały czas nam gdzieś krąży po głowie, że Jezus to jednak coś zmienił. Bo mamy taką wypowiedź, że Jezus dał nowe przykazanie. Przeczytajmy Ewangelii Jana, 13 rozdział, wiersze 34 i 35. Ja bym dodał, że to nowe przykazanie to jest właśnie nowe zrozumienie tego samego. No najpierw przeczytajmy. Najpierw przeczytajmy. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I co w tym takiego nowego? Tutaj może być nawet kilka spraw. Jedna, która w końcowym tym fragmencie jest, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, czy my odznaczamy się jako chrześcijanie tą wzajemną miłością? Czy na odległość widać, że my owzajemniamy się tą miłością? To jest jakiś znak no, jak tego, czy jesteśmy chrześcijanami. Do zboru to się serdecznie witamy. No ale już poza zborem, za bramą? No ja wiem, jak widzę któregoś z adwentystów na ulicy, to wołam do niego daleka. Hej, a hej, jak nie adwentystę? No też. A muzułmanina? Jak znajomy, jeżeli go znam. A jak nie znasz? No to nogi mu nie podkładam. Nie? To nie wystarczy chyba. To chyba nie wystarczy. No, co tu jest takiego w tym nowego, w tym przykazaniu? Nowe zrozumienie musi Jezus dał, ponieważ no sam dekalog jako taki, jako prawo, czy zakon, jak Paweł to nazywa, jest również, można nazwać, prawem miłości. Bo przecież jak się zastanowimy, szczególnie jeżeli tutaj nasza Biblia warszawska nie mówi tego tak jak trzeba, ale wszystkie te przykazania jest napisane nie będziesz czynił, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył i tak dalej, jest prawem obietnicy z jednej strony i miłości. Bo co jest dla kogoś przykre? Czy jak ja zacznę to robić, to będzie ktoś zadowolony z tego, jak mu coś ukradnę, czy coś, nie mówiąc już, że go zabiję? Nie, to jest prawa miłości, to jest prawa, które wypływają z serca. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, się tym kierować, to nie będzie żadnych problemów, żeby uznać te prawa. My się buntujemy przeciw nakazom. My chcemy nieraz stanowić o samych sobie. I tu jest ten problem, że nie rozumiemy sensu, sedna. Nowością jest tekst, fragment tekstu zawarty w tym tekście. Abyście się wzajemnie miłowali, i teraz dalej, jak ja was umiłowałem, dlatego jest nowe. Przecież Pana Jezusa w Starym Testamencie jakby nie ma. Pan Jezus jest nowy. Bo Testament. Przedtem czytaliśmy, że mamy jak siebie miłować. Wzajemnie miłować bliźniego jak? Siebie samego. Jak siebie samego, prawda? A więc nie czynić mu nic złego. Prawda? To jest podstawowa zasada miłości bliźniego. Taka, powiedziałbym, normalna międzyludzka. Ale miłować tak, jak Jezus nas umiłował. To właśnie, jak On miłował. Ale Jezus nie wymaga z drugiej strony, żebyśmy odkładli życie za innych ludzi, w sensie naszego życia fizycznego czy coś. Tylko mówi, zaprzyjcie się samych siebie. Zrezygnujcie ze swoich roszczeń, swojego wygodnictwa, swoich profitów, na korzyść drugiego człowieka. I Jezusowi bardziej o to chodziło, bo On położył to życie, rzeczywiście ludzkie życie swoje położył i oddał za nas, bo tego wymagało prawo i dlatego stał się człowiekiem, żeby to mógł uczynić i sprostać tym wymogom. Ale Chrystus chciałby, żebyśmy my jakby duchowo umierali za innych. To... Ja myślę, że inaczej. Trzeba spojrzeć rzeczywiście, jak Pan Jezus Kasia miłował. Chce coś powiedzieć. Daj, puścimy Kasię do głosu. To ja tylko już skończę, tak? Pan Jezus miłował na przykład tak. Przychodzi do studni Samarytanka, która miała tam kilku mężów, którzy wcale tak naprawdę nawet nie byli mężami, może jeden był mężem. I Pan Jezus nie powiedział jej nic złego, nie określił jej, kim tak naprawdę jest. Nie dość, że była Samarytanką, a więc nie rodowitą Izraelką i tak wierzącą jak Izraelici, to jeszcze, prawda, miała takie czy inne życie. Tego nie krytykuje. Później mówi na przykład do cudzołożnicy, którą przyprowadzono przed Pana Jezusa, prawda, którą chcieli ukamienować, powiedział, ja Ciebie nie potępiam i tak dalej.
tu jest coś takiego. My, jak widzimy złoczyńcę takiego czy innego, to zaraz wyrokujemy, ile powinien dostać, ile, jak powinien jaką karę ponieść, prawda? Gdy tymczasem Pan Jezus nikomu żadnej kary nie wymierza, lecz w łagodności stara się rozwiązać problem ludzki. Proszę teraz. Czy te nowe prawa, prawo Jezusa jakoś stoi w opozycji co do praw Bożych, wcześniejszych zapisanych? No absolutnie nie. Ja myślę, że na wcześniejsze wnioski. Ja jeszcze bym nie wyciągał. No bo tak. Bo ty już też troszeczkę podsumować, prawda? Ja jeszcze bym chwilę poczekał. Ja chciałbym natomiast, Stasiu, żebyś przeczytał nam tekst z pierwszego listu Jana, 3:16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Pamiętasz, co powiedziałeś? Że Jezus nie wymagał ona, żebyśmy za kogoś życie oddawali. Tak, ale w jakim sensie? No. Nie literalnie oddawać życie, tylko wyrzekać się samego siebie na korzyść drugiego. To główne, ja tak odbieram przynajmniej. Owszem, kiedy by może przyszło do tego, żeby trzeba było oddać to swoje życie. I sam Mojżesz powiedział, że zabierz mnie, żeby uratować swoich tych, prawda? Sam Paweł to samo powiedział. Także to tak, ale przede wszystkim główne chodzi o to, żeby przede wszystkim uśmiercać swoje ego. To jest ważne. Ale to jest prawie, że to samo. Popatrzcie, to dla mnie to brzmi troszeczkę tak. Słuchaj, Waldek, ty masz takie i takie życie, fajnie se poukładałeś i żyjesz sobie, ale ty to weź rzuć. Bo popatrz, ile ludzi ginie, bo nie poznali Pana Jezusa. A co ja ci wcześniej powiedziałem? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A czym ty się zajmujesz? Co ty głosisz? No swoim życiem głosi się również Ewangelię. Jeżeli my odpowiedni mamy stosunek do... No ja nie wiem, ktoś się przyjrzy mojemu życiu, czy rzeczywiście cały czas głoszę Ewangelię. Ale są takie przypadki, że ludzie obserwując ciebie czy kogoś innego, mówią, skąd on taki jest? To jest jakieś kuriozum w dzisiejszych czasach. I zaczynają się zastanawiać i w końcu przychodzą do ciebie i się pytają. I wtedy masz okazję. I tak się dzieje, i tak się ewangelizuje. I Bóg mówi, macie tak też robić. Ale jakbym się tak całkiem przestał zajmować swoimi sprawami i tylko myślał o tym, żeby prawda o Panu Jezusie zanieść całemu światu, to chyba byłoby właśnie oddaniem tego swojego życia na poczet działania dla życia innych. Tak, to jest ideał. To jest ideał i do tego powinniśmy dążyć. No, nie ma tu co się kryć. No dobrze, ale ja wszystko porzucę i będę tylko i wyłącznie mówił. Chodźcie do Pana Jezusa, On was uratuje. Ale powiedzą, że powiedział Chrystus do młodzieńca. No, zgoda. Oddaj wszystko, tak sprzedaj i rozdaj i za mną, naśladuj mnie. Możemy się z tym liczyć, że wielu powie, że sfiksowałeś, że sfiksowałem. To bardzo często tak się działo. Dla naśladowców Chrystusa to myślę, że był chleb powszedni. Do jeszcze połubiedy, jak mówili, ale wykonywali na nich wyroki, jako na tych, którzy sfiksowali. Trzeba ich odizolować, trzeba ich usunąć, trzeba ich zneutralizować. Mało takich było przypadków? Jeżeli tak nie postępuje, to może za mało kocham mojego domu. Kochani, myślę, że chyba troszeczkę za daleko idziemy w tych swoich wnioskach, mimo wszystko, bo tak... Dlatego, że ja nie widzę, żeby wszyscy chrześcijanie porzucili swoje obowiązki w pierwszym wieku i szli głosić Chrystusa. No, owszem. No nie wiem. Owszem, ale ja bym zwróciła uwagę na ten tekst też z Jana 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie. Czy ja będę tu, czy ja będę tam, czy ja będę pracować, czy ja nie będę. Jeżeli miłość mieć będę do innych, to ludzie to zauważą. I potem Jezus mówi, że potem poznają, że jesteście moimi naśladowcami. To ja mam takich bliskich znajomych, którzy nawet nie są adwentystami i mówią mi zawsze, że kochają mnie, cieszą się, że mnie widzą, radują się. Ale coś za tym... Prawdziwe chrześcijaństwo, o Chrystusie nie prawdziwa miłość to nie tylko musi być teoria, musi być coś praktycznego. To głównie jest praktyka. Prawda? Jak my tylko będziemy mówić, że się kochamy, jak tylko my będziemy się do ciebie mile uśmiechać, to zostanie tylko teorią. No, prawda? Dokładnie. Przecież Bóg mówi, że będzie nas sądził z uczynków, nie ze świadomości teorii, które nabyliśmy w tym kościele czy jakimś innym. Z uczynków mamy być sądzeni.
No, czyli na szczęście, że te uczynki to będą uczynki Jezusa Chrystusa, a nie nasze. Bo naszych uczynków co by nas mógł osądzić? Ale nasze uczynki świadczą, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a On w nas. I jesteśmy Mu poddani i On realizuje swoją wolę w naszym życiu. Zgoda. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy przeszli do tekstu apostoła Pawła, czyli pierwszego listu do Koryntian, tam 9 rozdział od 19 do 23. Bo tutaj bardzo ciekawe rzeczy porusza apostoł Paweł. O tych właśnie chyba mówi praktycznych sprawach. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakomu był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakomu był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Ja tu bym od razu dodał, że aby ich zbawić, tutaj jest Paweł używa. Nie w tym sensie, nie w tym kontekście, że on, tak. Tylko doprowadzić do Zbawiciela. Tak, jasne, jasne. No tutaj nam się dosyć dużo spraw, powiedziałbym, wyjaśnia. Bo mówi o tych praktycznych sprawach, o dostosowaniu się do sytuacji, że dla każdego gotowy jest poświęcić wszystko właściwie. Bo oddaje się w niewolę. W niewolę to nie znaczy, że na kilka godzin w tygodniu, czy na ćwierć etatu, czy na cały etat nawet, ale non-stop. Niewolnik to było non-stop. Do dyspozycji, podwładny i wszystko, nic od niego nie zależało, tylko wszystko od Pana. To jest coś, co dla nas jest dzisiaj niewyobrażalne. Jak jest los niewolnika, bo my jesteśmy wszyscy ludźmi wolnymi i bardzo sobie to cenimy. I w tej wolności, jak gdyby nam ktoś kawałek chciał odebrać, to ho, ho, ho. Prawda? Tylko, że mając, dysponując wolnością, komuś służymy, czy chcemy, czy nie. Prawda? I teraz służba nasza właśnie nie jest tyle niewolą, może być niewolą. Niewolą jest wtedy, kiedy jesteśmy w grzechu, ponieważ jeżeli żyjemy w grzechu, przymuszeni. Wówczas nie my decydujemy, tylko ktoś za nas. Natomiast kiedy służymy Bogu, to jest to nasz wybór. Bo żeby złe czynić, jeżeli się czyni coś złego, to jest poza możliwością wyboru. Na przykład palacz papierosów mówi, ale ja nie mogę nie palić. Tak. Pijący alkohol mówi, no nie mogę nie pić. Tak. Dewiant jakiś seksualny, molestujący dzieci, powie, ale ja nie mogę, tak jak ten niedawno, co wyszedł z więzienia. On ponoć w więzieniu powiedział, że on wyjdzie i tak będzie robił swoje, bo niestety on nie potrafi już inaczej. Czyli jest niewolnikiem autentycznym. Natomiast czy czynić dobro, czy nie, to mnie nikt nie przymusza, tylko to wynika ze mnie, ze służby. Ja chcę czynić, dokonuję wyboru. A więc to jest nie tyle może niewolnictwo, co służba. Wolę służyć w tym momencie Bogu niż na przykład szatanowi. Kochani, tak, a ja bym chciał się na 21 tutaj werset zwrócić. Mm-hmm. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy naszego są... podstawowego tematu dzisiaj. No właśnie. Piękna gra słów. Oczywiście. I tu zagadka, prawda? Tak. Chociaż dla mnie ona nie jest zagadką, to jest tak bardzo oczywiste. Ponieważ zakon, inaczej prawo, jest po to, abym wiedział, co jest dobre, a co złe. I to wszyscy do końca wiemy. Ale wiele osób wciąż postępuje tak, że wypełniając prawo, a więc wykonując te wszystkie przykazania, które mamy do wykonania, że tym zaskarbiają sobie łaskę zbawczą. Niestety nie. Zatem ktoś może powiedzieć, że jeżeli jest Chrystusowy, to jest jakby poza zakonem. Dlaczego? No ponieważ on jest wtedy tak jak Pan Jezus. Czyli mając Chrystusa w sobie, nie jest żadnym problemem dla nas przestrzegać tego prawa, bo Chrystus sam jest tym prawem, prawda? Otóż to, Bóg jest prawodawcą i jednocześnie prawem sam w sobie. On jest doskonały i on wypełnia to prawo przez to, że on jest kwintesencją prawa. Więc jeżeli my jesteśmy Chrystusowi,
to nie możemy mówić o tym, że my nam przyjdzie przez głowę, żeby ukraść coś takiego. To nawet nie powstaje w naszych myślach. Tak. Odnośnie naszych myśli, tu taki ciekawy tekst znalazłem i chciałbym, żebyśmy na nim teraz może skoncentrowali się. To jest apostoła Pawła, list do Galacjan, 6 rozdział i 4 tekst. Przeczytajcie mi go. Dobrze? Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Prawda? To, żebyśmy w naszym zrozumieniu... To jest w kontekście napominania jeden drugiego. Napominania, ale też i postrzegania siebie i swoich zasad. Zawsze, jeżeli ja się porównam z drugim, no tamten to zrobił, to ja przecież jestem lepszy od niego, bo ja tego nie zrobiłem. Ja nikogo nie zabiłem, ani nie okradłem kogoś, to jak tamten, o widzicie tamten, prawda, ten to zrobił. To ja jestem lepszy i jestem spokojny, uspokojony, prawda, bo jestem takim dobrym człowiekiem. A Paweł tu co mówi? Żeby nie potępiać innych, bo możemy sami upaść. Paweł tu mówi, że mamy oceniać swoje postępowanie nie według drugich, tylko według swojego sumienia. Czy ja w sumieniu mogę powiedzieć sam przed sobą, stojąc przed lustrem, jestem dobrym człowiekiem, robię to, co należy, to, co Jezus, kocham Jezusa, kocham bliźniego, tak jak Jezus kochał bliźniego. O, i wtedy... Ale my możemy się sami siebie oszukiwać też, bo po prostu my nie mamy patrzeć ani na bliźnich, ani na siebie, tylko na Jezusa Chrystusa. No i widząc, że na przykład ktoś coś robi źle, nie potępiać go, żeby pokazać, że ja jestem lepszy, tylko po prostu z miłością, żeby on po prostu nie podpadł pod potępienie tego prawa. O to dokładnie mi chodziło. Mamy przykład, w Ewangelii jest podany, tak. Modlitwa w świątyni celnika i faryzeusza. Jeden się bije w piersi, tak. Prawda, celnik, no ten, tak. Który jest tak, potępiony, tak. Prawda, a faryzeusz modli się, dziękuję Ci Boże, że nie jestem taki jak Ty na przykład, prawda, chociaż tak. Nie wiem, jaki jesteś. Jak jakiś inny przestępca i łobuz tak. I tak dalej. Ale widzi tam tego celnika i taki jak on. Nawet jak tak. Ten celnik, prawda? I tutaj jest to, tak. Co mówisz, to zafałszowanie siebie samego, wprowadzenie siebie w błąd. To jest, słuchajcie, to jest właśnie to, jakby przewaga prawa Chrystusowego nad prawem Bożym. Prawda? Że Chrystus dał nam wspaniały przykład, jak mamy to prawo przestrzegać. I wykładnię też przez apostołów. Jeżeli my, czy ono jest lepsze to prawo, ale w każdym razie łatwiej nam do zrozumienia chyba, prawda? Jeżeli mamy te wykładnie. I myślę, że my jesteśmy szczęśliwsi niż byli ci, którzy żyli w Starym Testamencie. Ale nadal musimy, okazuje się, rozważać te słowa, bo jednak jest wielu ludzi, którzy mówią tak, mimo wszystko... Ja nie przekraczam tych przepisów, prawda, prawa Bożego, ten dekalog wypełniam, to za co mam pójść do piekła? Czyli jest tak samo, jak było za Starego Zakonu, prawda? Ale tak my jesteśmy jeszcze w niebezpieczeństwie tego rodzaju, co wielu mówi, że Chrystus wypełnił prawo, jest końcem prawa, jak dzisiaj studiowaliśmy, i mnie teraz nie obowiązuje prawo. To jest następny rów, w który możemy wpaść. Oczywiście. Oczywiście to, żeśmy ostatnie dni tygodnia na ten temat dużo mówili, prawda? Jaki jest ten koniec prawa? Więc ja taki przykład sobie gdzieś tam przed oczami stoi, na przykład szkolnictwa naszego, tak? Mhm. Jak są dzieci małe, podaje im się tylko jakiś wycinek informacji. Powiedzmy, w jakimś dziale, tak, czy historii, one poznają tylko epoki. Później, gdy są starsze, idą do szkoły, poznają, że coś się tam działo. Później kolejny raz, już dokładniej. I w ten sposób jakąś tą swoją wiedzę rozszerzają i zupełnie mogą zobaczyć na coś, co było postawione im w pierwszej klasie, powiedzmy, zupełnie innymi oczami mogą na to spojrzeć. I to jest dokładnie to samo. Teraz patrzymy na to zupełnie innymi oczami. Tak. To jest tylko wypełnieniem tego prawa. Tak? Jezus przyszedł i powiedział, że On nie przyszedł tego zakonu, już czytaliśmy to niejednokrotnie, jakoś znieść, tak? Ale wypełnić. I dodał jeszcze, tak? Nie zabijaj, ale nie myśl nawet o tym. Tak. I to są te prawa, które Jezus jakby rozszerzył. Musimy wiedzieć, że prawo, które nadał Bóg,
To są prawa miłości. Czy to jest ten dekalog, czy to, co mówi Chrystus, to są prawa miłości. I Chrystus właśnie przyszedł to pokazać. Tak. I pokazać to, że tak naprawdę w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek. Dobrze, człowiek kochani, i Bóg. Dziękuję wam bardzo. Myślę, że czas na podsumowanie. Wiemy z tego, widzimy wszystko, że osądzać nikogo nie możemy, tylko mamy postępować według swojego własnego sumienia i tego, co nam Jezus dał jako przykład. Prawo Boże i prawo Chrystusowe. Okazuje się, że i wtedy można było przestrzegać go bardzo dobrze i teraz można. I jest teraz ciężko i wtedy było ciężko. Jeżeli się zatraci ideę, jeżeli się... Kontakt z Bogiem przecież. Kontaktu z Bogiem nie będzie miało, obojętnie czy ten Bogiem będzie Bóg Ojciec, czy Bóg Chrystus, który z nami będzie, to musimy z Nim mieć kontakt, bo Bóg zawsze jest miłością. Tak samo jak Jezus jest miłością. Mhm. I nic innego On dla nas nie chciał. A więc nie ma tutaj co rozdzielać zapałki na dwoje, bo prawo jest prawem. I prawo chce dla nas tylko dobrego i chce nas chce nam wskazać, jaką mamy drogą postępować, żeby żyć wiecznie w miłości Jezusa Chrystusa. I to jest prawo łaski, przepraszam, prawo łaski i prawo sądu. Bo w końcu to samo prawo będzie nas sądzić. I dziękujmy Bogu, że Jezus Chrystus będzie tym sędzią, który był tu, przeżył to wszystko i rozumie nas, tak jak żaden człowiek nie rozumie, prawda? I to jest istota sprawy, że wszystko jest w Chrystusie. Wszystko przez Niego i dla Niego. Amen. Ja bym chciała tutaj przeczytać jeszcze teksty na koniec. Tak. O bratniej właśnie miłości, o naszym zakonie. Jest to Rzymian 13 od 8 wersetu. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Myślę, że to jest podsumowanie. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Czyli Jezus Chrystus. I to jest właśnie najistotniejsza sprawa. Wspaniale. Musimy się narodzić z Ducha Jego i wtedy nie będziemy mieli żadnych problemów. A więc mówiąc o prawie, skończyliśmy na miłości. I tak nam, Panie Boże, dopomóż. Amen. Aby tak było w naszym życiu. Dziękuję wam bardzo za dyskusję. Stasiu, proszę ciebie o modlitwę. Ojcze ukochany i ty, Jezu, chcemy ci podziękować, że dajesz nam możliwość studiowania słowa twego. Kiedyś w przeszłości ludzie nie mieli takich możliwości. Tego słowa brakowało. Dzisiaj możemy korzystać z Niego do woli i chcemy z Niego korzystać i chcemy Go wyżywać przede wszystkim. Chcemy Go rozumieć tak, jak Ty rozumiesz. Dlatego prosimy o Ducha Twego Świętego, aby zamieszkał w nas i prowadził nas jako jedyny i właściwy nauczyciel, który zaprowadzi nas tam, gdzie Ty pragniesz, czyli do Ciebie i do Twojego Królestwa, które będzie trwać po wieki wieków. Amen. Amen. Dziękuję również naszym słuchaczom za cierpliwość. Przebaczcie nam, żeśmy może trochę przedłużyli, ale nie szło wyłączyć tych troje z dyskusji. Zresztą temat był interesujący, ciekawy i myślę, że w waszych umysłach też pozostawi wiele dobrych pytań i dobrych refleksji, czego wam życzę. I zapraszam jednocześnie za tydzień na kolejne studium, którego tematem będzie Chrystus, prawo i Ewangelia. Dziękuję bardzo.